Rząd przedstawił projekt sieci szpitali. Czy w ogóle taka, co to jest w ogóle sieć szpitali, czy takie rozwiązanie jest potrzebne polskiej służbie zdrowia i polskim pacjentom? No właśnie, dobre jest, żeby pierwszy odpowiedzieć, co to jest sieć szpitali. Czy ta ustawa, która została przyjęta przez rząd, jest rzeczywiście ustawą o sieci szpitali, czy też ta nazwa wprowadza nas trochę w błąd. Bo gdy mówimy o sieci szpitali, czyli o tym, co przez wiele lat się było postulowane, nawet były przygotowane projekty ustaw, to sieć szpitali była rozumiana jako docelowy plan rozmieszczenia i wielkości szpitali, oddziałów na terenie poszczególnych powiatów czy województw. Jakby to porównać do dróg, no to mamy też plan budowy dróg i autostrad i wiemy, gdzie chcemy zbudować i rozumiemy, że nie wszystko jest możliwe w jednym roku, ale wiemy, dokąd chcemy dojść, żeby zaspokoić potrzeby. To w takim sensie sieć szpitali musi być, bo państwo na średnim poziomie rozwoju, tak jak Polska, ale nawet bogate kraje nie mogą sobie pozwolić na utrzymywanie nadmiernych zasobów, a szpitale są najdroższą częścią systemu opieki zdrowotnej, ale też nie mogą pozwolić na to, że część mieszkańców nie będzie miała dostępu z tego powodu, że ktoś nie pomyślał o budowie szpitala. Czyli takie docelowe rozmieszczenie, docelowy plan szpitali, oddziałów o szczególnych specjalnościach jest konieczny. No i teraz pytanie, czy ta ustawa jest ustawą o sieci szpitali? Ona tak została nazwana w mediach, ale ona nie jest ustawą o sieci szpitali. Bo znowu, gdyby porównać do tych planów budowy dróg i autostrad, to ta ustawa nie jest planem szpitali, jakie mają być w Polsce, żeby zaspokoić potrzeby, tylko jest fotografią stanu obecnego, z której jeszcze obcinamy niektóre szpitale, na przykład szpitale prywatne. Czyli nie przewidujemy nowych szpitali, tylko stan jeszcze ograniczamy. No, to jest jakieś nieporozumienie. Pewno w niektórych miejscach jest nadmiar niektórych oddziałów, ale generalnie w Polsce powinna ta sieć szpitali być uporządkowana w sposób poważny, tak jak to się w wielu krajach europejskich robi. A jakie są główne zastrzeżenia do tego projektu, ponieważ pojawiła się już krytyka wskazująca na to, że tak naprawdę ta sieć zaproponowana przez, czy ta coś, co ma być siecią, zaproponowana przez ministra Radziwiłła, ograniczy dostęp pacjentów do opieki. Wskazuje się także na właśnie na zmniejszenie liczby tych placówek medycznych. Czy są jeszcze jakieś inne wady tej ustawy? Czy te wymieniane przez krytyków to naprawdę są wady tej ustawy? Niepokój jest w mediach czy w opinii publicznej związany z tym, że w jakichś tam rejonach może być ograniczenie dostępu w wyniku tej ustawy, jest chyba uzasadniony. No bo nie wiemy, gdybyśmy mieli taki prawidłowy plan rozmieszczenia szpitali, prawidłową sieć, to każdy by mógł spojrzeć i wie, w jego mieście dzisiaj brakuje jednego oddziału, ale w przeciągu 5 lat będzie wybudowany. Albo jest 2 oddziały za dużo, będą zamknięte w jakiejś perspektywie czasowej. To my dzisiaj nie wiemy, co wyjdzie z projektu ustawy ministra Radziwiłła, bo tam nie ma myślenia kategoriami planowania, rozmieszczenia szpitali, tylko są ustalone arbitralne kryteria i kto się zmieści w tych kryteriach, to ten zostaje, a kto się nie zmieści, wypada. Tylko nie wiemy, czy w Warszawie wszystkie szpitale może przejdą, a na Śląsku połowa albo odwrotnie. I dlatego ten niepokój jest i on jest moim zdaniem zrozumiały. Tym bardziej, że część szpitali, zwłaszcza szpitali prywatnych, komercyjnych na pewno nie będzie w stanie spełnić tych kryteriów i one będą musiały zakończyć działalność, ale zakończyć praktycznie z dnia na dzień. To gdzie pójdą pacjenci, którzy dotąd chodzili do tych szpitali? Jeśli robimy tak daleko idącą zmianę, to perspektywa czasowa powinna być wieloletnia, tak jak w Niemczech się robi, czy gdzie indziej, a nie kilkumiesięczna. A czy zaproponowana forma finansowania w postaci ryczałtów to dobre rozwiązanie? No właśnie, zmiana finansowania jest chyba głównym celem tej ustawy. Z jednej strony odcięcie części szpitali prywatnych, a z drugiej strony zmiana sposobu przekazywania pieniędzy. Dzisiaj mamy tak, że szpitale otrzymują zapłatę za pacjenta, za wykonane procedury. Ministerstwo proponuje, żeby nagle, pierwszy miał być 1 lipca, teraz 1 października, przejść na zupełnie inny system, gdzie szpital dostaje łączny budżet, niezależnie od tego, przynajmniej w początkowym okresie, ilu pacjentów i jakie procedury będą wykonane. To jest odejście od obecnej zasady jest słuszne.
Ona jest zbyt, ona zachęca do takiego bardzo komercyjnego podejścia w ochronie zdrowia, żeby zarabiać na tym, co się opłaca, nie przyjmować pacjentów, którzy są zbyt kosztowni, i to jest złe i od tego należy odejść. To jest korzystne, jakbyśmy chcieli biznes robić w ochronie zdrowia. Natomiast takie przejście z deszczu pod rynną, czyli zupełnie o 180 stopni odwrócić zasady finansowania, jest ryzykowne, że mogą się wyzwolić takie demotywujące mechanizmy i też kolejni pacjenci będą gorzej traktowani. Stąd ja się dziwię, że minister Radziwiłł nie poszedł tutaj taką drogą mieszanego finansowania, żeby znaczną część, tak jak w Belgii jest na przykład, żeby znaczna część była przekazywana w formie ryczałtu, korygowanego co kilka lat w zależności od zmieniających się warunków, ale część też połączona z finansowaniem za pacjenta. I taki mieszany model wydaje się w naszych warunkach racjonalny i bezpieczny. No ale idziemy z deszczu pod rynnę, więc nie wiemy, co z tego będzie, czy ten parasol rządowy wystarczy, żeby wszystkie szpitale przetrwały. Jest jeszcze jedno zagrożenie. Wiemy, i o tym rząd mówi tak samo, że niektóre świadczenia są wycenione poniżej kosztów. Szpitale dokładają do tych świadczeń. Zarabiały na innych, ale te, gdzie się zarabiało, zostały ograniczone. I podstawą do ryczałtu ma być obecny stan, który już dzisiaj dla niektórych szpitali jest niekorzystny. Tylko dzisiaj mówimy, no bo nie potraficie tu działać w mechanizmach takiego rynku regulowanego, rynku wewnętrznego, wasza wina. Ale jak dostanie szpital ryczałt, to nie możemy powiedzieć szpitalowi, to jest twoja wina, bo ryczałt będzie arbitralnie dany. I ten ryczałt, podstawą ma być 2015 rok, w przypadku wielu szpitali będzie z góry niekorzystny, jeśli by chcieli leczyć taką samą liczbę pacjentów, tą samą ilością personelu. Czyli tu jest pułapka dużo bardziej niebezpieczna niż nawet te zamknięcie części szpitali prywatnych. A właśnie a propos szpitali prywatnych, w rządzie toczył się taki spór pomiędzy ministrem Radziwiłłem a wicepremierem Gowinem i wicepremierem Morawieckim. Ci dwaj ostatni lobowali na rzecz prywatnych placówek szpitalnych. Pytanie, czy w takiej sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych powinny znaleźć się także prywatne placówki? Mamy jakiś stan zastany i powstało dużo prywatnych, komercyjnych, typowo biznesowych placówek, które otrzymują pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia i to w sumie nie jest korzystne, bo komercjalizacja nie poprawia efektywności wydawania środków, wbrew temu, co przez wiele lat, zwłaszcza osoby z kręgów neoliberalnych mówiły, to zmniejsza efektywność. I tu zmiana jest potrzebna. Tylko ta zmiana nie może się dokonywać z dnia na dzień. I ważniejsze byłoby, gdyby rząd próbował wprowadzić zasadę taką, jak jest w niektórych krajach, że środki publiczne nie mogą być kierowane do placówek, które działają w formule for profit, czyli dla zysku. Czyli dla nas nie jest ważne, nie jest istotne, żeby szpital koniecznie był w 100% publiczny. Może być prywatny, może być prowadzony przez organizacje pozarządowe czy instytucje pożytku publicznego. Ważne, żeby nie był on miejscem, gdzie powstaje nadwyżka, która jest transferowana do kieszeni właściciela. I taką zmianę należałoby zaproponować. W niektórych krajach europejskich tak jest, funkcjonuje, więc myślę, że Komisja Europejska nie miałaby tutaj nic do powiedzenia. Ale nawet taką zmianę trzeba wprowadzić z jakąś długą perspektywą czasową, żeby dać szansę tym, którzy podjęli ryzyko w ramach demokracji i gospodarki kapitalistycznej, robienia biznesu, żeby oni mieli szansę wyjścia z tego w sposób bezpieczny i taki, który nie spowoduje, że nagle popadną w trudności. Więc odejście od komercji w szpitalnictwie jest konieczne, ale nie z dnia na dzień, nie w taki nieprzygotowany sposób. No bo jaki będzie efekt, że szybko powstanie nacisk na to, żeby tego nie robić. I efektem może być to, że szpitale komercyjne się obronią, a może nawet się wzmocnią. W tym projekcie dotyczącym sieci wskazuje się te kryteria, ale czy możemy spodziewać się takiej sytuacji, że pod wpływem różnych działań lobbystycznych, nacisków społecznych te kryteria będą pomijane? W ustawie jest furtka dla ministra, że może włączyć do sieci szpital, który nie spełnia kryteriów, jeśli to będzie uznane za potrzebne. No, jak taki mamy mechanizm,
i nie związany z potrzebami lokalnej społeczności, tylko ze spełnianiem kryteriów bądź nie i ręczną decyzją ministra, no to otwiera się pole do różnych znaków zapytania czy podejrzeń, że lobbying będzie, skuteczny lobbying będzie decydował o tym, czy dany szpital się utrzyma, czy nie. Czyli paradoksalnie próba wycięcia szpitali prywatnych w taki sposób siekierą zrobiona może umocnić znaczną część tych placówek, no to tak jak z tą wycinką drzew, że efektem społecznym będzie w przyszłości większa ochrona drzew, gdyby nie było tej ustawy ministra Szyszki, która pozwoliła na pełną samowolę. To teraz widać wyraźny odwrót i wszystkie, czy większość mediów jest zaangażowana w obronę drzew. Nigdy tego w takim wymiarze nie było. Podobnie może być ze szpitalami. Akurat ze szpitalami niekoniecznie korzystnie, w przypadku drzew korzystnie. Dziękuję za rozmowę.